Cześć! Dzisiaj odwiedziliśmy z kamerą firmę V Orlandii Polska. Dowiemy się, jak dobrać odpowiedni zaczep do traktora, żeby praca rolnika była bardziej komfortowa, bardziej bezpieczna. Na koniec prezent. Specjalna oferta cenowa dla naszych fanów. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, Jan Sapała, firma V Orlandii Poland. Zajmujemy się sprzedażą zaczepów do ciągników rolniczych, do przyczep rolniczych, do samochodów ciężarowych. Znajdujemy się w Dąbrówce koło Poznania. Mamy tutaj swój magazyn, mamy duży magazyn wszystkich zaczepów. Od około 10 lat sprzedajemy na polskim rynku zaczepy rolnicze. Jesteśmy na bardzo wielu wystawach. Może Państwu obiło się o uszy, czy też widzieliście Państwo w internecie i na targach nasze logo V Orlandii. Od niedawna promujemy również naszą stronę Zaczepy 24. A dzisiaj chciałbym wyjaśnić Państwu, na czym polega dobór, jakie są rodzaje systemów zaczepowych do ciągników rolniczych i maszyn rolniczych, jakie są ucha dyszla, jakie są zaczepy, jakie są ich charakterystyczne cechy i parametry. Tutaj mamy pokazane bardzo ładne, targowe nasze ucha dyszla, które pokazują mniej więcej zakres uch dyszla, które są najczęściej przez nas sprzedawane. I tak, mamy ucha na systemy kulowe K80, jest to ucho flanszowe w rozstawie otworów 100 na 110 mm. Te zewnętrzne otwory mają rozstaw 110 mm. I to jest ucho o nacisku pionowym maksymalnym 3 tony. Tutaj pomarańczowe nasze ucho dyszla ma nacisk pionowy maksymalny 4 tony. Jest to bardzo mocne ucho. I ono ma rozstaw otworów 145 na 145 mm. I to jest też bardzo, bardzo popularne ucho dla dużych przyczep typu Tandem czy Tridem. Takie ucho jest stosowane. Poza tym mamy ucha dyszla do zaczepów typu Piton Fix. W różnych rozmiarach, tak jak żółte, tak jak to niebieskie ucho obrotowe na kwadratowej flanszy, czy jeszcze inne ucho nieobrotowe też na kwadratowej flanszy. Jest bardzo wiele rodzajów takich uch i do prawidłowego doboru przeważnie wystarczy nam średnica, że to jest 68 mm, tutaj w środku ucha jest 68 mm, że to ucho ma kształt torusa, że tutaj jest przekrój okrągły, dookoła jest przekrój okrągły, żeby ładnie współpracowało nam z prostym swożniem i rozstaw otworów, jaki jest dzisiaj w przyczepie. Często do Polski sprowadzane są ciągniki używane i bardzo dobrze, ciągniki używane są bardzo dobre, jeśli są sprawdzone, jeśli są naprawione, jeśli mają właściwe systemy zaczepowe i my pomagamy klientom naszym w doposażeniu takich ciągników, tak aby mogły one ciągnąć standardowe polskie przyczepy i tak tutaj widzimy ramę zaczepową do ciągnika John Deere 6000 serii 7000. Takie ciągniki John Deere często wyposażone są w zaczep hydrauliczny typu hitch, taki hak od dołu i wtedy taka krótka ramka pozwala nam zaczepiać również przyczepy do transportu za pomocą takiego automatycznego zaczepu albo manualnego, albo obojętnie jaki inny zaczep, który można tutaj w ramę czy w sanki włożyć, który umożliwi nam ciągnięcie wszystkich przyczep. Ale żeby dobrać czy w John Deere, czy w innych markach inną ramę zaczepową, musimy wiedzieć po pierwsze, jaką markę ciągnika mamy. Po drugie, jaki dokładnie model ciągnika mamy i po trzecie, jaki rocznik tego modelu mamy. Jak te informacje podamy, to my przeważnie jesteśmy w stanie dobrać właściwą ramę do takiego używanego ciągnika. Jeżeli nie mamy takich informacji, to musimy podać rozstaw otworów mocujących. Jeśli w transmisji, tutaj wyobraźmy sobie, że jest tył ciągnika, mamy jakieś otwory, to podajmy rozstaw tych otworów rozstaw. Tutaj widzimy, że są przygotowane otwory do montażu, długie śruby przez całe te elementy metalowe przechodzą i wchodzą w transmisję ciągnika i tak są takie ramy montowane. Także musimy podać rozstaw otworów lewo-prawo, przyłożyć miarkę,
od końca otworu do końca otworu, na przykład tutaj 360 mm. Posiadamy duży magazyn części, ram, zaczepów, płyt adaptacyjnych, uch dyszla. I aby wyjść rolnikom naprzeciw, wdrożyliśmy już w zeszłym roku system darmowych zwrotów. Każdy może się pomylić, chcemy, żeby się nie pomylił rolnik, dlatego pytamy go o różne parametry, najważniejsze wszystkie informacje, ale jeśli się rolnik pomyli, trudno, bierzemy ryzyko na siebie. Do każdej przesyłki dołączamy kopertę z instrukcją, co należy zrobić, jeśli się pomyliłem. Jeśli to nie jest ten zaczep, to co mam zrobić? Mam informację, do kogo zadzwonić, komu powiedzieć, że nie kupiłem to, czego chciałem, albo się odmyśliłem, albo znalazłem taniej, w co wątpię. Od wielu lat sprzedajemy na polskim rynku zaczepy automatyczne i manualne firmy V-Orlandii z Włoch. Jest to bardzo dobra jakościowo firma i pozwala nam sprzedawać zaczepy w atrakcyjnych cenach na polskim rynku. I tutaj jest taki zaczep automatyczny, który jest najczęściej sprzedawany przez nas. Ma on dwie dźwignie. Jedna dźwignia służy do otwierania zaczepu. I tutaj jak zaczep uderza, ja nie będę niestety palcem tego robił, to zaczep się zamyka, ale żeby samemu zamknąć, też możemy tą dźwignię drugą, tą dźwignią zaczep zamknąć. Mamy takie zaczepy automatyczne na wszystkich płytach adaptacyjnych. Mamy również zaczepy i sprzedajemy bardzo dużo zaczepów wciąż manualnych, gdyż jest to rozwiązanie najtańsze. Mamy również pełną gamę różnych zaczepów do samochodów o masie dopuszczalnej 3,5 tony. Wszystkie zaczepy do przyczep rolniczych, też stosowane dosyć często, można przykręcić sobie na odpowiedni rozstaw śrub. Ale klienci chcą czasem zaczep, który mają już, markę, której ufają. I na przykład w wielu ciągnikach niemieckich jest marka dostępna, marka Rockinger, czy jest marka Sauermann, czy jest marka Scharmiller austriacka. Dlatego postanowiliśmy podjąć współpracę z tymi producentami również, żeby nie odmawiać klientom, żeby powiedzieć im tak, w firmie Orlandii, w firmie Zaczepy 24 możesz kupić wszystkie zaczepy. Możesz kupić zaczepy Rockinger, możesz kupić zaczepy Scharmiller, możesz kupić zaczepy Sauermann i oczywiście zaczepy Orlandii, które były i będą w naszej ofercie dalej. I coś bardzo interesującego dla wszystkich widzów oczywiście to ceny. W związku z tym, że bardzo zachęcamy rolników do kupowania zaczepów K80, powiem mniej więcej, jakie ceny na te zaczepy K80, na ucha dyszla K80 obowiązują. I oto ucho dyszla K80 w rozstawie 110 na 100, najbardziej popularne, kosztuje standardowo 900 zł. Na hasło Wieści Rolnicze, bardzo dobra gazeta i ciekawa, takie ucho dyszla razem z zaczepem kulowym, tak, skręconym z płytą, oczywiście bez tego systemu wymuszonego sterowania, czyli taki zaczep, obojętnie jaka płyta mocująca, taki zaczep na hasło Wieści Rolnicze do końca marca bieżącego roku można kupić u nas za 2099 zł netto. I w tej cenie jest oczywiście dostawa do rolnika każdego w Polsce za pobraniem firmą UPS, zamówienie do 14, jutro jest u Państwa. Także mi się wydaje, że jest to bardzo dobra cena. Oprócz tego ucha K80 też na zaczepy kulowe, ale takie ciężkie o nacisku maksymalnym pionowym 4 tony możemy sprzedać w specjalnej cenie promocyjnej również na hasło Wieści Rolnicze i również do końca marca za cenę 949 zł i tutaj również pokryjemy koszty transportu, jak również koszty zwrotu. Taką promocję przygotowaliśmy dla klientów. Mam nadzieję, że okaże się ona dla Państwa interesująca. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Dziękuję serdecznie.